To jest kolejny bardzo dobry kwartał na rynku leasingu. To, co obserwujemy od początku roku, właściwie bym powiedział nieprzerwana passa z bardzo dobrymi wzrostami, nawet wyższymi niż spodziewała się branża na początku roku. Trzeci kwartał przewidujemy będzie co najmniej tak dobry jak drugi. Tutaj mówimy o wzrostach na poziomie około 20% w zależności od tego, o jakiej kategorii aktywów rozmawiamy. To, co jest dla nas szczególnie ważne, to jest to, że ten wzrost jest zrównoważony, jeśli chodzi o kategorie aktywów. Właściwie bym powiedział inwestycje, czy to jeśli chodzi o samochody lekkie, czy samochody dostawcze, samochody ciężkie, maszyny, urządzenia, rynek rolny. Właściwie bym powiedział, wszędzie wzrosty są bardzo dobre i to bardzo dobrze dla naszej gospodarki. Wszystkie prognozy wskazują na to, że ten rok zakończy się dla branży leasingowej wartością sfinansowanych inwestycji na poziomie 80 miliardów, być może nawet nieco powyżej 80 miliardów. Dla porównania można powiedzieć, że w ciągu ostatnich niecałych 10 lat tak naprawdę to jest wzrost dwuipółkrotny, niemal trzykrotny w zależności od tego, jakich aktywach mówimy, w związku z czym jest to zdecydowanie jedna z najlepiej, najstabilniej i najszybciej rozwijających się branż w polskiej gospodarce. Po ponad 7 latach działania w ramach grupy Santander, BZW BK Leasing zmieni niebawem swój brand na Santander Leasing oraz na Santander Finanse. Dla klientów w naszym głębokim przekonaniu to oznacza same dobre rzeczy, przy czym nasza obietnica brandu, nasz sposób działania, nasza transparentność i rzetelność pozostaną bez zmian. My zamierzamy niektóre cechy wzmocnić w naszej komunikacji, natomiast to, co widzimy na rynku w ciągu ostatnich miesięcy, to jest to, że klienci coraz większą wagę przywiązują do rzetelności swoich partnerów, do transparentności umów. No i nas to tylko cieszy, ponieważ patrząc się na ostatnie dwa, właściwie nawet trzy lata, kiedy ukazują się niezależne porównania i rankingi transparentności zapisów umów leasingu, właściwie w tych rankingach jesteśmy liderem.